Witam serdecznie. Kościół to miejsce święte. Dzisiaj z góry po mszy świętej, jak zawsze, to natchnienie. Takie po mszy świętej natchnienie. Udziela się łaska. Msza święta, jak sama nazwa mówi, jest święta. A skoro msza święta jest święta, to i miejsce, w którym msza święta się odbywa, też jest święta. I dlatego te myśli przychodzą. Patrzyłem na ludzi, którzy wychodzą z kościoła. Toć to rodzina jest. Kochani, toć to rodzina. Zwłaszcza to widać w zwykły dzień, kiedy jest tak msza święta taka jest wyciszona lekko. Toć to jest rodzina. No i co jeszcze dzisiaj zauważyłem? Jak ci są codziennie w kościele, jak oni się miłują. Patrzcie, jak oni się miłują. Już po mszy świętej, tam mam takie oko. To widać, wy wiecie o tym. Pani wychodzi, patrzy na tamtą panią. Taka życzliwym wzrokiem. I cieszy się, że jest ona. Że dzisiaj też przyszła. I na drugi dzień, gdy przyjdą, bo to codziennie chodzą. Panie, o jest tamta pani, jest też. O, a tamta pani ubrana. Ale dobrze, a tamta taka młodsza. Też, oj dobrze, że ona przyszła. My jesteśmy razem, jesteśmy rodziną. Tak zwane porozumiewanie się bez słów. Bez słów. Ale na 100% jestem przekonany, na 100%, że ci, co chodzą do kościoła, miłują się nawzajem. To jest rodzina. I powiem na końcu, intuicja mi podpowiada. Albo można powiedzieć inaczej, Duch Święty. Albo jeszcze inaczej, Parakles, teraz się mówi. Mi podpowiada, już mówię na przyszłość. Jeśli kto by wyrządził krzywdę Kościołowi, tym paniom i panom też, co chodzą do kościoła, cieszą się byciem sobą. Oni nie rozmawiają z sobą w czasie mszy. Tam tak, ale wzrokowo się porozumiewają. Tak jak kosmici lub latek jak w niebie. Ponoć nie używa się słów, tylko telepatycznie się rozmawia, myślami. Mniej więcej tak. O, kochana moja jest. Oj, dobrze, że ona jest. Jak ona ładnie wygląda. I nawzajem. Dobrze, że jesteśmy razem. Byliśmy razem. Nie jestem sama. Nie jestem sama. Wrócę do domu, może samego, ale byłam w grupie. Nie jestem sama. Jestem rodziną. Jestem rodziną. W rodzinie jestem. Jak oni się miłują. Dlatego takie mam wrażenie, żeby nie robić krzywdy Kościołowi i tym paniom, co chodzą do Kościoła i panom, nie robić im krzywdy, bo to wtedy karma wróci. Wtedy karma wróci. No, tu koleżanki idą za tego. Dobrze. No to wtedy dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Miłego wieczoru czerwcowego.